Fundacja Jawisła uratowała starą zabytkową barkę Dworzec Wodny i staramy się ją teraz zrewitalizować, aczkolwiek proces jest trudny, bo koszt remontu szacowany jest na prawie 3 miliony złotych, a jak na razie Ministerstwo Kultury obiecuje 200 tysięcy, z tym, że ciężko jest znaleźć wykonawcę, który podjąłby się za taką kwotę rozpoczęcia niezwykle skomplikowanego remontu nitowanego XIX-wiecznego kadłuba. Dworzec Wodny to jedna z najstarszych, nawet najstarsza barka, przystań pływająca dla statków parowych i dla pasażerów czekających na rejs po Wiśle. Tak było przynajmniej do lat 60., kiedy żegluga na Wiśle działała, kiedy można było przepłynąć się parowcem z Warszawy do Płocka i dalej. Aktualnie Dworzec Wodny znajduje się w Porcie Praskim w Warszawie. Czeka na kapitalny remont kadłuba, stalowego kadłuba i drewnianej nadbudowy. Jeżeli się okaże, że remont jest zbyt skomplikowany i ta substancja zabytkowa kadłuba będzie musiała być całkowicie wymieniona, wtedy dworzec stanie po prostu na lądzie. Na Dworcu Wodnym planujemy utworzyć Muzeum Wisły, Centrum Edukacji Nadwiślańskiej, by pokazywać, przypominać historię związaną z Wisłą, dziedzictwo kulturowe nadwiślańskie, zapraszać dzieci na pogadanki, na takie lekcje szkolne. Dworzec Wodny może być też takim centrum kultury, gdzie będziemy prezentowali i wystawy, i zapraszali warszawiaków do uczestniczenia w różnych koncertach. Więc mam nadzieję, że Dworzec Wodny będzie spełniał wiele różnych funkcji. I jeszcze jedną bardzo ważną, bo przecież organizujemy nadwiślańskie rejsy, czyli ta pierwotna funkcja, którą dawniej spełniał dworzec jako przystań dla statków parowych, teraz może być przystanią, poczekalnią dla pasażerów udających się w rejs po Wiśle, ale mniejszymi, drewnianymi, tradycyjnymi łodziami, które posiada Fundacja Jawisła, która stara się wspólnie ze szkutnikami budować i propagować właśnie to tradycyjne pływanie po Wiśle. Chcemy, żeby tutaj była przystań dla ludzi, którzy Wisłą płyną i którzy chcą Wisłą popłynąć i chcą się tej Wisły nauczyć.